spotkanie w naszym wykonaniu może nie najlepsze, ale ważne, że są 3 punkty. Wygraliśmy, wszyscy nasi zawodnicy pograli, graliśmy na 2-4 dzisiaj. Także 3 punkty i gramy dalej. Ale nie było łatwo, bo gdzieś tam w ostatnich minutach praktycznie ten wynik został przesądzony. Tak, myślę, że zagraliśmy dzisiaj troszeczkę bez takiej dyscypliny taktycznej, można powiedzieć. Chcieliśmy też, żeby wszyscy zawodnicy pograli. Jednak mecz trwa 50 minut, byliśmy przekonani, że prędzej czy później padną bramki i że uda nam się zainkasować tutaj 3 punkty. W zeszłych latach Majer grał pod nazwą Euros. Czy w tym roku Majer wygra rozgrywki, twoim zdaniem? Tak, no graliśmy 3 lata jako Euros. Myślę, że drużyna Majera jest w większości oparta na zawodnikach, którzy występowali w Eurosie. Oczywiście co roku są jakieś zmiany kadrowe, mamy 2-3 nowych zawodników. Myślę, że jak co roku jesteśmy jednym z faworytów, aczkolwiek zapowiada się, że walka o końcowy sukces będzie do samego końca. Jest mocna drużyna, na pewno Wiązary Kratowe, to jest drużyna Zdoruchowa. Na pewno tutaj też klub Łysego nie powiedział ostatniego słowa. Także zobaczymy, jak to myślałem, wyjdzie. Myślałem, że będą troszeczkę słabsi. Był mecz zacięty. Dobrze, że tam szczeliliśmy te 2-3 bramki na odskok i udało nam się to zwyciężyć bez jakichś zagrożeń z ich strony. Tutaj przed chwilą Marcin Łuczak z drużyny Majer wypowiadał się, że Wiązary Kratowe mogą naprawdę powalczyć o pierwsze miejsce. Myślę, że tak, że razem z Majerem i Akademią będziemy walczyć o to pierwsze miejsce. Chociaż w tym roku jest ta liga bardzo wyrównana i myślę, że do ostatniej kolejki będą wszyscy nawet w stanie powalczyć o czołówkę. Tutaj wasza drużyna głównie składa się z piłkarzy EZS-u Druchów, tak? Tak. I jeszcze Kornel gra z Wiktorii, ale on jest z Doruchowa, więc to jest swój chłopak. Zawsze na mecze do nas przyjeżdża i to jest nasz chłopak po prostu. Mam nadzieję, że będzie jeszcze z nami kiedyś grał w LZS-ie. Jak może awansujemy, to myślę, że przyjdzie. Grając na hali, nie boisz się o kontuzję? Grałem już parę lat na hali i nigdy mi się nic nie wydarzyło. No myślę, że jest tutaj jakby ostra ta gra, ale myślę, że zawodnicy trochę uważają, nie odstawiają tą nogę, nie idą do końca. No i na hali zawsze jest to trochę ryzyko, ale myślę, że nic się tutaj nie stanie poważnego. Dzięki wielkie.